Cześć, zapraszam Was na prezentację albumu, którego warsztat sobie wykonamy przez najbliższe kilka filmów. Jest to album, który jest prostokątny, jak widzicie, obity płótnem introligatorskim i hidden hinge też mamy robione na płótnie introligatorskim i to jest hidden hinge w ogóle z plusem. Album jest takim spontanicznym prezentem świątecznym, więc będę Wam w trakcie nagrywania narzekała na świąteczne obowiązki, ale uważam, że warsztat jest bardzo prosty, więc sobie przyjrzyjmy ten album. Mamy taką tutaj dużą klapkę, w ten sposób otwieraną. Nic tutaj już nie robiłam, ponieważ album jest całkiem niezłym grubaskiem, a zostanie tutaj fajne miejsce na duże zdjęcie 13x18. Wszystkie maty klapki są pod zdjęcia 13x9 przemyślane. Więc mamy takie książeczki tutaj, klapki, kieszonki, bardzo proste rozwiązania na magnes, a także na kółeczka. Tu mamy klapki, podwójna właśnie kieszeń wspomniana, wodospad dynamiczny. To jest coś, co dla mnie jest po prostu elementem obowiązkowym w albumie. Więc robimy sobie wspólnie wodospad dynamiczny, każdą stronę, krok po kroku. Album jest zrobiony właśnie metodą Hidden Hinge z plusem. Nie według jakiegoś tam szczególnego warsztatu, ale warsztatu w sensie jakiegoś tam, nie wiem, szkolenia, tylko po prostu tak jak ja uważam, że wystarczy to zrobić, jaki jest na to sposób. Mówiłam, książeczki, klapki, bardzo proste rozwiązania. Wszystko widzicie w takiej kolorystyce czerwono-czarne, ponieważ to jest ulubiona kolorystyka pani domu, która dostanie właśnie ten album, więc to jest wszystko pod nią zrobione. Jeden belly band. Tu mamy drugi belly band. Oczywiście to jest hidden hinge, więc jeszcze dodatkowe miejsca na zdjęcia są między stronami. Już Wam mówię, o co chodzi, tak? Tu mamy po prostu dodatkową taką kieszeń na jakieś miejsce na zdjęcia. Aczkolwiek ja już przestałam w takie miejsca dawać dodatkowe maty na zdjęcia. Trochę tak z wygody, po prostu zauważyłam, że łatwiej jest mi samej wsuwać tam zdjęcia tak o luzem, aniżeli na macie. To jest, prawda, strony są pionowe, więc raczej sugerowałabym duże zdjęcia, aniżeli małe, bo małe to tam wpadną i trudno będzie wyciągnąć. No i ostatnia strona, klapki, maty, kieszenie. Bardzo prosty album, takim dla mnie trochę nietypowym formacie, bo ja takich pionowych albumów raczej nie robię, a tu wymyśliłam sobie pionowy, więc będziemy tutaj na bieżąco budować każdą stronę, wraz ze mną po prostu będziecie budować, zastanawiać się nad rozwiązaniami, nad tym, jak właśnie, żeby ten album nie był przesadnym grubaskiem. Zobaczcie, jak mamy te rozwiązania na kółka, no to one nam dodatkowo pogrubiają, ale on to też trzeba wziąć pod uwagę, dlatego na przykład na niektórych stronach w ogóle nie ma już tych kółek, no bo po prostu one dodatkowo pogrubiają ten album, a jak dojdą tutaj zdjęcia, maty, no to trzeba po prostu brać pod uwagę, żeby tutaj nic też o siebie też nie haczyło, więc będziemy właśnie na bieżąco, ze mną będziecie budować ten album, postępować na zasadzie krok po kroku, tak jakbym... No tak naprawdę nic nie było tutaj zaplanowane, wszystko było na bieżąco robione, więc takie prawdziwe robienie albumu od początku do końca. Jedynie już takie maty, jakieś klapki, jakieś wykończeniówki robiłam poza kamerą, ale to naprawdę to była już taki drobiazg, nie? Więc zapraszam Was do oglądania dalej, zrobimy sobie wspólnie na początku właśnie bazę, a potem wszystkie strony po kolei są w następnych częściach. Zapraszam! No więc co będzie nam potrzebne do zrobienia albumu? Oczywiście płótno introligatorskie. Ja sobie wybrałam bordowe. Słuchajcie, ja swoje płótna introligatorskie trzymam... Nie, mi się tak ekran coś pikselizuje na podglądzie. Zastanawiam się, czy tylko u mnie, czy tak będzie ostatecznie. Ciebie tutaj nie może być w tym czy momencie. Kotek mi się tutaj ładuje. Mam takie pocięte już fragmenty z dużych rolek płótna introligatorskiego i po prostu dobieram sobie pod projekt taki, jak mi będzie odpowiadać. Tutaj chcę ten album zrobić w ogóle
pionowy, słuchajcie, ale on nie będzie jakiś wielki, na pewno mniejszy niż A4. No i mam już biurmatę przygotowaną, będę ją ciąć, ponieważ tutaj pani, która dostanie album, to jest fanka Czerwieni, to jest akurat album w rodzinie wykazywany na prezent. I mam kolekcję właśnie Unforgettable, czy jak to mam wymówić, z 13 art. Moja droga, ja wiem, że dla Ciebie wszystko jest zabawką. To są stare już kolekcje. Tutaj mamy motyw maków. Tak to się prezentuje. Poza tą kolekcją mam jeszcze Queen of the Night. I to są kolekcje, które po prostu 13 art miało bodajże przecenione na stoisku, na zlocie DWC we Wrocławiu. No. DWC, tak, chyba skrót jest, Dolnośląskie Warsztaty Kraftowe, jeśli się nie mylę. Więc później sobie z tego będę coś budować. Album będzie dość spontaniczny i wybaczcie tutaj za hałasy, ale wybaczcie, jeśli będzie ten film coś poprzerywany, ale koty mi się kręcą, trochę hałasują, więc no, mogę tutaj zmieniać, czy nieco usuwać ostatecznie w montażu, żeby nie było tego słychać. Zrobiłem sobie album na mocowaniu Hidden Hinge z plusem i wiem, że z Hidden Hinge plusem jest u nas trochę kontrowersyjnie. Ja też długo nie używałam za bardzo tego pomysłu, szczególnie w albumach sprzedawanych, no ale to będzie album w ogóle, który będę wręczać, więc jakby tutaj mam mniej wyrzutów sumienia. Album po prostu, metoda Hidden Hinge z plusem została patentowana w Stanach Zjednoczonych i w Anglii, więc ten patent tak naprawdę w Polsce nie obowiązuje, więc o ile robicie albumy, które nie są sprzedawane za granicę, no to nie ma tutaj jakiegoś ryzyka. No i wiem, musielibyście też być zresztą bardzo dużym, znanym rękodzielnikiem, chyba żeby mieć jakieś duże problemy, ale no wiadomo, raczej staramy się tutaj działać z poszanowaniem prawa. Nie wiem, czy ten patent, szczerze mówiąc, został przedłużony, bo nawet się nie interesowałam za bardzo tym tematem, ale mówię, że coś takiego jest, było, na pewno w tym momencie jakby nie kontynuuję informacji, nie mam dalszych informacji w tym zakresie. Hidden Hinge z plusem polega na tym, że jak mamy to nasze skrzydełko mocowania Hidden Hinge z plusem w tym miejscu, to normalnie stronę kleimy od samego początku, ewentualnie zostawiamy sobie troszeczkę tam miejsca, żeby ta strona lepiej pracowała, ale zwykle sobie przyklejamy od samego początku. W przypadku Hidden Hinge z plusem mocujemy sobie tutaj na dalszej części skrzydełka, tutaj zostawiamy odstęp. I w ramach tej pani, co sobie to opatentowała, jest pewnie jakaś konkretna długość tutaj do zostawienia. Ja sobie zostawię tutaj mniej więcej odległość centymetra. Jeszcze zobaczę na calach, jak to będzie wyglądać, ale wyliczyłam sobie, że centymetr będzie ok. Ja sobie zrobię tutaj w ogóle cztery strony, więc jeśli wolicie, to możecie też zrobić stack dedek w tym momencie, no bo cztery strony parzyste, to w przypadku stack dedek nie będzie problemu. W przypadku nieparzystej ilości stron trochę stack dedek trzeba pokombinować, łatwiej jest zrobić strony parzyste. Ja prawie w ogóle nie pracuję z metodą stack dedek. Album będzie spory, bo będzie... dobrze wyliczyłam, że 21 chcę centymetrów na wysokość, na 16,5 okładka. No i odpowiednio pół centymetra mniej strony będą miały. Zawsze robię pół centymetra mniej, nie więcej. No i wiadomo, jak w środku papier jest, no to będzie 15,5. Ja prawdopodobnie zrobię jakieś 15,7, bo robię teraz tak, że wolę mieć mniejszą tą obramówkę wokół papieru, więcej papieru skrapowego niż papieru bazowego, żeby było widocznie, no ale to już jest kwestia gustu. Kiedyś robiłam właśnie równo pół centymetra, teraz troszeczkę tego mniej, więc tutaj będzie nasze 16,5 okładki całej, a strona będzie zaczynać się konkretnie, to będzie potrzebne 15,5 chyba, tak? Dobrze myślę? A nasza strona będzie się tu zaczynać. No to będzie troszeczkę mniej niż tam na początku pomyślałam. Tu będzie nasza strona, czyli będzie miała 15 cm, tak? Tutaj wyliczyłam 16,5. A nasza strona będzie mieć 15 ostatecznie. A tu odpowiednio mniej. Album jest po zdjęcia
13 na 9, czy 9 na 13 właściwie powinno się oznaczać. Tak naprawdę. Pionie w poziomie, tak przewidziałam. Więc tu będę miała 15 cm. No to mniejsza troszeczkę papier skrapowy. Myślałam, czy jeszcze ewentualnie właśnie zdjęcia 15 na 10 tutaj nie wcisnąć, ale nie jestem pewna po prostu, jakie zdjęcia będą w formacie, jakim wywołamy, ale no ja wolę, ja lubię w ogóle małe zdjęcia osobiście, więc będę wywoływać tylko mały format zdjęć. No więc zabieram się za cięcie biermaty na początek. Tak jak mówiłam, 16,5 cm. To jest nasza okładka na początek. I wysokość 21. Łatwiej będzie mi najpierw wysokość przeciąć, bo to będzie krótszy. To, co mi na pewno z moich materiałów brakuje, to takiej dużej maty do cięcia. Jest to coś, co na pewno będę musiała się zaopatrzyć w przyszłości. Jeśli już nie mówiłam, no to ja będę pracować zamiennie z salami i z centymetrami. Nie mam z tym po prostu problemu. Używam to na zmianę, w zależności od tego, co potrzebuję. Tutaj gdzieś jakieś wyliczenia. 21. Odznaczam sobie, jak mam na tym trymerze drugie skrzydło, bo widzę, że o pół milimetra mam wrażenie, że troszeczkę zjada, więc jeśli bardzo Wam zależy na precyzji, to z tym trymerem trzeba sprawdzić to, czy na pewno po zakupie on jest precyzyjny. On ma w teorii też samo ostrzące się ostrze, ale mówię w teorii, bo ono z czasem no, tępi się mimo wszystko i nie jest wymienne w przeciwieństwie do jego konkurencji, czyli Dale, jakkolwiek tam sobie chcecie to nazywać. Aha, jeszcze o grubości grzbietu nie powiedziałam. Dobra, to za chwilkę. Dwadzieścia jeden. I 16,5. Album będzie po prostu pionowy w ten sposób, nie? I grzbiet tylko potrzebuję jeszcze z tego dociąć. Na wysokość on już jest ok. Ja przewiduję tak zawsze pół centymetra, że jest ok odstępu między stronami. Nie. No tutaj mają drogę przechodnią trochę na parapet, tylko że szkoda, że mi włożą właśnie teraz na laptopa i na wszystkie rzeczy. Pół centymetra to jest mniej więcej mniej niż pół cala. Pół cala jest troszeczkę więcej, ponad centymetr. Ja robię 3 ósme w takim razie, to będzie cala, centymetr. Albo zrobimy sobie grubszy w takim razie grzbiet, że będzie po pół cala. Mogę tak zrobić, po pół cala odstępu. Raz, dwa, trzy, cztery, jeden, dwa, trzy, cztery będą strony, czyli to muszę przeciąć na... No i tutaj mi się... Generalnie to jest do zniwelowania w albumie, no ale nie chcę tak. Tego może nie być widoczne w zależności od tego, jak zrobicie okładkę, ale do wytrzeszczenia będzie na pewno. Właśnie te najmniejsze kawałki są najgorsze do cięcia. A tym. Dobra. Tutaj też troszeczkę zjadło, ale nie aż tyle i to już będzie niewidoczne. Dobrze. Tego potrzebuję, to nie. Kontroler jakości przyszedł sprawdzić właśnie co i jak. Nawet jest jak mój najstarszy kot Pędzel,
który pierwszy się pojawił, po prostu uwielbia zwracać na siebie uwagę i ma potrzebę po prostu kraść mi materiały ze stołu. Bardzo jest taka zajmująca, wiecie, bardzo to kłopotliwe. No i dobra, naszą tekturę musimy tutaj sobie przykleić na płótno. To, że płótno jest od strony środkowej brudne, to już żaden problem. I się tutaj na krawędzi, aby jak najmniej tutaj zmarnować tego płótna. Możecie zobaczyć, jak na żywo taka praca z albumem u mnie wygląda. Oczywiście używam kleju introligatorskiego. U mnie jest to Eco Scrapbooking, który jest po prostu przelany do innych buteleczek. Ten klej, co tutaj był, ten taki glue, też jest spoko, ale on troszeczkę już jednak drożej wychodzi, bo to jest chyba Made in USA. Aha, Made in USA. No i on wypada już drożej od Eco Scrapbookingu, więc jeśli pracujecie, jeśli zużywacie tyle kleju, co ja, to po prostu szybko się zorientujecie, że no jednak kupuje się tam, gdzie jest najtaniej i najwięcej. No i w moim przypadku jest to po prostu klej Eco Scrapbooking. Jestem zadowolona z wiaderka, z jego gęstości. On gęstnieje z czasem w tym wiaderku i ja osobiście wolę, jak on troszeczkę zgęstnieje. Nie jest to dla mnie żadna bolączka. Pod tym względem. Niektórzy wiem, że wolą rzadsze kleje. On na przykład przy klejeniu albumów, jak jest rzadszy, no to można go użyć mniej. Ale wiecie, klej jako scrapbookingowy czy introligatorski po prostu jest na bazie wody, więc jak jest za gęsty, wystarczy tam po prostu sobie dolać trochę wody. Oczywiście w miarę umiarkowanie, bo papier, im rzadszy klej, to tym większe prawdopodobieństwo, że Wam po prostu będzie Wam wszystko falować. Papier będzie Wam się falować, odkształcać niestety od wilgoci, więc nie przesadzajmy. Sobie tutaj rozwaliłam pion. Zwykle kleję to w ogóle na oko, ale dla ułatwienia, jeśli też potrzebujecie, to jak najbardziej. Po to jest linijka. Po to jest linijka, żeby pomagać. Z innych akcesoriów, które się przydają, to chusteczki nawilżone bądź jakaś ścierka nawilżona do wycierania jakiegoś brudu, który tutaj dziś się, czy kleju, zostanie. Ja ostatnio właśnie trochę staram się więcej sięgać po szmatki różnego rodzaju, ścierki, żeby po prostu trochę mniej tych śmieci generować, jakim są właśnie te chusteczki nawilżone. Trochę mnie zaczęło męczyć to, że po prostu mam tyle śmieci. Im więcej robię, to oczywiście tym więcej śmieci. No już nie mówiąc o tym, że jednak za każdym razem, zanim siądę do pracy, ja wycieram też biurko. No bo inaczej po prostu to koty się tutaj kręcą, łażą. To jest też droga, moje biurko też jest drogą przejściową do okna, więc no, niestety muszę z kotami tutaj współpracować, jeśli chodzi o dostęp do światła dziennego. Jak wiecie, koty bardzo lubią siedzieć na oknie. Lubią też światło słoneczne łapać. 9,5. Tutaj troszeczkę. No ale chusteczki nawilżone są po prostu bardzo wygodne, nie da się ukryć. Brudno, po prostu out, nie trzeba tego prać, martwić się. Jakby co, w ogóle spryskałam fotel WD-40 i dalej coś skrzypi i nie za bardzo wiem, gdzie już mam pryskać, żeby nie skrzypiało, bo nawet nie do końca
Wiem, gdzie to skrzypi, gdzieś w oparciu chyba, bo jak próbuję się oprzeć, to się awanturuję. Okej, na razie odłożę, biorę nożyczki i sobie nadmiar płótna odetnę. Ja wiem, to są osoby, które jeszcze bardziej tak mniej obcinają tego płótna, ale ja wolę, szczerze mówiąc, więcej niż mniej. Jest po prostu według mnie łatwiej to przyklejać. A to płótno, co mi zostaje, ja wykorzystuję przy innym rękodziele. Jeśli mnie obserwujecie na Instagramie, bądź nawet i tutaj wrzucałam, jak robiłam mini książeczki. Wydaje mi się, że to jest bardzo fajny patent, właśnie wykorzystać to ścinki płótna introligatorskiego, żeby zrobić sobie takie mini książeczki przy okazji właśnie jakiejś pracy dla lubiącej czytać. Widziałam, że można wykorzystać do prac dla fanki czy fana Harry'ego Pottera. Też się fajnie nada. Właśnie tego typu książeczka zrobiona z ścinków po prostu, z resztek. Bo ja wykorzystywałam tam birmatę, która mi została jako odpad, i właśnie płótno introligatorskie, słuchajcie. Ścinam sobie tutaj na rogach oczywiście płótno. Lepiej, żebyście zostawili więcej tutaj od rogu płótna niż mniej. Tak powiedziałabym, że dwukrotną grubość swojej birmaty, jaką tam macie. Są oczywiście takie fajne narzędzia, które to pomagają, ułatwiają pracę. Uważam, że to jest bardzo fajny bajer. Na pewno gdzieś przy okazji, jak będę miała możliwość przy zamówieniu gdzieś sobie to dobrać, to kiedyś w końcu wezmę. Ale jak na tej pory, to ciągle sobie radzę z tym na oko i szczerze mówiąc, no nie wiem, może parę razy tylko zdarzyła mi się jakaś wpadka, że gdzieś tam za mało było tego płótna introligatorskiego, ale to naprawdę... No i kolejna chusteczka. Możecie mi zacząć liczyć tutaj w trakcie nagrywania, ile tych chusteczek zużywam. Może jak mi ktoś to wypomni, to trochę się bardziej przejmę tym. Ja zawsze staram się być dość ekologiczna w takim swoim życiu prywatnym, sięgać po bardziej ekologiczne zamienniki, nie wiem, typu gąbki do mycia naczyń. Kiedyś bardzo pilnowałam i kupowałam tylko takie, chyba bodajże w Lidlu są to do dostania najłatwiej. I chyba jeszcze nie wiem, w jakichś dużych hipermarketach typu Auchan coś takiego dostaniecie. Okej. Tutaj mi tak brzydko coś tutaj, jakaś nitka odstaje. Zagniatam tutaj sobie ten rożek do środka. Okej. No i tu. Tutaj troszeczkę faktycznie za bardzo pod kątem. Coś nie mogę tego ładnie zagiąć. Wydałoby się tak siepało coś. Wspomogę się klipsem. Chwilowo. By tutaj to złapało kształt. Za mocno. Mocno się docięłam. A propos mówienia o tym, że rzadko mi się to zdarza, to wykrakałam. Dobrze. I tutaj lecimy z koksem. To płótno jest o tyle wygodne, że ono jest stosunkowo miękkie, więc na birmacie ta okładka będzie taka, jakby to Wam pokazać, widzicie? Ona pozostaje giętka, no nie będzie taka sztywna. Więc jeśli nie używacie takiej szarej tektury, tylko birmatę jak ja, no to jak chcecie mieć coś sztywniejszego, to tutaj polecam zdecydowanie dwie warstwy tej birmaty używać. I ja tak czasami robię. Czyli jest to opłacalne? Niekoniecznie. Ale birmata na przykład w zupełności wystarcza przy małych albumach.
Albo kiedy używacie płócien, które są sztywniejsze niż te granatowe. Ja nawet nie pomyślałam tutaj, żeby wykorzystać tutaj właśnie ten patent z podwójną biermatą. A mogłabym. Sorki za hałas. Odpinam sobie tutaj. Ale już się powinno to fajnie zagiąć. Okej. Robię to palcem albo czasami tym pędzlem, który widzieliście na początku. Chociaż ten pędzel jest duży i ja go wolę do rozsmarowywania właśnie dużych powierzchni. Tutaj oczywiście te rogi trzeba zakleić najbardziej, złapać. No i mamy całość wyklejoną. Jak tam u Was poświąteczne nastroje w ogóle? Możecie dać znać, jak tam nastawieni jesteście na dalsze tworzenie po świętach, czy trochę ocapnęliście. Ja nie przepadam w ogóle za tematyką świąteczną, więc ja się już nie mogę doczekać tematyki komunijnej. Szczególnie, że w tym roku moja chrześnica ma komunię. I w ogóle wygląda na to, że ja przez 2 tygodnie najgorętszego okresu będę trochę wyłączona z robienia komunijnych projektów, bo mnie po prostu nie będzie w kraju. Ona mieszka w Niemczech. No i z racji tego, że jedziemy na drugi koniec, a w Niemczech, bo pod samą Belgię, to... No to co? To po prostu będzie też wycieczka i do Holandii, i mój chłopak ma tam rodzinę i znajomych, bo tam się wychowywał, więc tam właśnie jedziemy na długi urlop. I właśnie to wypadnie na początku maja, na przełomie miesięcy, kwietnia i maja. No niestety. Tak wypadnie. Nie za bardzo podoba mi się w sumie ten jeden róg, wyszedł tak nie za ładnie. Więc prawdopodobnie sięgnę po narożniki, żeby sobie to żeby to ładnie wyglądało. Poza tym narożniki chyba też będą pasować do takiego albumu dla starszej kobiety, dla starszej pani. Właśnie, żeby jej takiej elegancji dodać. Jeszcze te papiery czerwienie, no to te narożniki będą pasować. Zresztą już sięgam po narożniki, ale co jakiś czas staram się oczywiście. No to co? Mamy okładkę gotową. Pora przejść do planowania hidden hinge mocowania. Ale ja jeszcze tasiemkę tutaj wyszukam. I jestem pewna, że specjalnie pod ten album kupiłam czarną tasiemkę. Gnieciuszkę. Okej. Mam czarną. Jakiś kawałek. A ja na pewno kupowałam całą. No ale dobra, tu jakiś resztek, tak, tu jest cała. W ogóle, czy Wy też macie taki burdel zawsze w wstążkach? Ja się tutaj regularnie staram coś ogarnąć, tak? Popakować jakieś tasiemki razem, to jakoś ponawijać, trzymać to na tych owijkach, ale tu i tak zawsze w którymś momencie będzie bałagan. Mam wrażenie, że im mniej używam, tym lepiej dla tych tasiemek, w sensie są one bardziej porządne, poukładane. Mam jeszcze taki czerwony, ale nie mam chyba bordo, więc robię tylko z jednej tasiemki. Ja nie mam bordo, mam bordo takie. Nie chcę innego, musiałabym tylko jeden rodzaj. A czerwony nie pasuje tutaj za bardzo do okładki. No w sumie papiery będą trochę czerwone, ale... No, jakoś tak. Wolę tą. Wzięłam sobie tutaj po taśmę czerwoną do pomocy. Teraz fajnie udaje mi się to nagrywać. Słuchajcie, jak jest ładnie widno, ale nie wiem, czy tak będzie cały czas. O. Przy każdym nagraniu. Niestety uroki pogodowe mamy takie, a nie inne. Dla bardziej bycia perfekcyjnym, no to wezmę sobie środeczek tego, tą miarę. 21. 21.
proszę bardzo. I połowa. Już się nie mogę doczekać po prostu wiosny. Ja tak bardzo, na mnie tak depresyjnie działa ta nasza zima w Polsce. Gdybym miała taką możliwość, to naprawdę wyjeżdżałabym stąd. No, to chyba trzeba, ale to trzeba mieć zupełnie inny typ pracy. A inna rzecz, że oznaczałoby to dla mnie nierobienie rękodzieła, no bo przecież bym nie brała całego Majdanu ze sobą. Aż taka nie jestem wariatka, żeby przeprowadzać się sama Majdana, chyba że tam miałabym coś innego na przykład. Albo bym była tak bogata, że miałabym dwie pracownie w dwóch miejscach na ziemi. No tak. Myślę, że większość osób marzy o tym, żeby stąd wyjeżdżać w okresie zimowym, albo chociaż właśnie zrobić sobie wakacje w okresie zimowym. Nie złożyło mi się tak nigdy ostatecznie. Chociaż na ten rok pojawiło się taki cień pomysłu, żeby wyjechać do Włoch, aczkolwiek nie byłoby to aż tak bardzo, wiecie, ciepło i słonecznie, no ale zawsze lepiej niż u nas. Pół pewnie wyjdzie za długie, więc myślę, że gdzieś tak. Będzie ok. No, mam nadzieję, że nie będzie za krótka. Jest dość krótka, ale to pani se będzie radziła. Zdolna jest, więc tutaj nie będzie problemu. No i co? Z racji tego, że dominują w papierach oczywiście czarny i czerwony, no to sięgam po czarny papier bazowy. No właśnie się jeszcze tak zastanawiam, czy udałoby się zrobić z tego płótna Hidden Hinge. Tu mam taki problem, że po prostu to nie jest proste. Nie jest prosto przycięte. Ale tak długiego fragmentu nie uda mi się przyciąć za bardzo. Mogę sobie to chociaż wyrównać. Do linii prostej, tak by móc sobie tutaj to przyłożyć i się tego trzymać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Za słabo trzyma. A mi się tutaj coś zadziało dziwnego z taśmą. Coś się rozwala. Nie wiem, tak coś sobie kombinuję, słuchajcie. Bo do tej pory jak się robiłam mocowanie na płótnie, to robiłam mniejszy album. A tu mam trochę taki problem, bo jest ten album większy. Więc tak, 2 cm odstępu. I raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14. Mamy odstęp 2, 4 to jest Hidden Hinge, odstęp 4, w ogóle dwoi mi się w oczach, odstęp 1, 2. Nie wiem, czy to bardziej wam rozrysowuje, czy sobie, słuchajcie. 3, odstęp,
Słuchajcie, tu mamy odstęp. I będzie czwarta strona tutaj w tym miejscu. 9. Raz. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Odstęp. Oj, nie tu. Kurde. A to się utnie. I tu mamy odstęp. I tu jakiś taki, tu będę potrzebować odciąć. Muszę trochę nad i więcej. Dobra. Żeby to było równo do tej mojej przyjętej. Żeby to krzywo nie poszło. Właśnie to jest dla mnie problem z płótnem, że to bardzo trudno jest zbigować tak. Żeby nie poszło krzywo. Jeszcze 1 cm, to nawet tak daleko nie muszę bigować. A reszta po prostu się odetnie. Zanim zacznę wszystko sklejać. Cala jest łatwo. Jak kombinujecie coś już tutaj z więcej z różnymi miarami cali, to idzie się trochę pogubić. Tak jest łatwiej. Trzymać po prostu jeden wymiar. No jest po prostu łatwiej. To nie jest tak, że ja nigdy tak nie robiłam, po prostu w robieniu wielu albumów jeden za drugim czasami to trzeba po prostu myśleć o tym, że trzeba sobie życie ułatwiać, a nie komplikować. Jak mam czas gdzieś tam posiedzieć nad takim właśnie albumem jak teraz, no to spoko. Ja sobie złożę, bo będzie mi niewygodnie z tą bigownicą tutaj. A, zakrętka. Obudę 40. No i dobra. Odetnijmy sobie ten nadmiar. Tu jest mój ostatni odstęp i tyle będę musiała przykleić do okładki. No jakiś mały album to tam starczy do tego płótna. Czy sobie tutaj zmieszczę? Nie zmieszczę sobie tutaj. Brakuje mi nowej takiej maty do cięcia, bo tam się bardzo wygięła, a chciałabym, słuchajcie, mieć w ogóle szklaną. Wydaje mi się, że to jest mokry sen prawie każdej osoby, która coś tutaj robi trochę z rękodzieła. Aha, już sobie wezmę taśmę. U mnie papierowa taśma, może być taśma washi. I sobie przyłożę, żeby linię utrzymać. Prostą. Nie będzie to łatwe, więc na tym etapie to chyba będzie mniej więcej. Tak, poszło krzywo na bank, no bo przecież widać to po linii. Będzie trzeba tutaj to bardziej dociąć, ale dobra. Na razie zróbmy sobie to na zasadzie mniej więcej. Będzie łatwiej. Ten bok na pewno jest równy. Ten bok? Nie ten bok. Ten bok jest na pewno równy. Dobra, do złego boku chyba przymiewałam. Córki, że tak trochę czasami cicho gadam, ale mówię trochę bardziej nawet do siebie. Dobra, zostawimy tutaj właśnie
miejsce później do wyrównania. To jest po prostu w momencie, jak to posklejam, to jeszcze dotnę, tak jak powinno być go zgodnie z wymiarem. Dobra, zaczynaliśmy. Więc po dwa będę tutaj skleić. Zobaczymy, jak to będzie to na harmonijkę wyglądać. Żadnej nie robiłam w ogóle mocowania z płótnem. Robiłam to chyba jak gdzieś na początku zobaczyłam, że ktoś to tak robi. I chyba pamiętam, że Asia Szulik była jedną z pierwszych. Oj, mi poniosła chyba. No, bo to miał być odstęp. Nie, tu jest odstęp chyba. Dobra. Dobra, kleimy to. Tam się potem będę głową męczyć. Myśleć. Okay. No i trochę za dużo tego kleju gdzieś tam nałożyłam. Wyciekło. W ogóle to, że pojawiły się płótna introligatorskie w scrapbookingu. W sensie, że ktoś pomyślał o tym, że można właśnie używać płótna introligatorskiego, to był geniuszem, bo jakoś tak na... Ja skrapując tak nie za dużo na początku, to w ogóle nie przyszło mi do głowy. Widziałam, że coś dziewczyny używają jakiś tapet, jakichś tam wymysłów. Ja po to nie sięgałam, sięgałam po prostu po papier najzwyczajniej w świecie. Robimy sobie odstęp. Właśnie, żeby to tylko było teraz równo. Kolejna moja harmonijka musi być moim odniesieniem. Bo no nie ma jak inaczej. Bo boki są po prostu krzywe. Więc tu mamy odstęp i sklejam sobie tutaj kolejne cztery skrzydełka ze sobą. Tak. Nie bez przesady skleję. Więc po prostu kiedy odkryłam, najpierw widziałam, to są gotowe bazy do jako scrapbookingu, ale ja lubię zrobić swoje bazy, ponieważ ja mam wpływ po prostu na to, jaki rozmiar ma album, czy mi kolorystycznie pasuje papier bazowy na przykład. No jakoś się nie oswoiłam nigdy z gotowymi bazami, chyba jedną miałam tylko i uznałam, że to nie jest dla mnie, że nie mam tutaj wystarczająco dużej inwencji twórczej, jaką bym chciała mieć, wiecie? Tak mi się zdaje, że to był czynnik główny właśnie, dla którego gdzieś te bazy... Dobra, to skleiłam? Gdzie to jest? Duma. Trochę jakoś tak poniosło mnie z fantazją łańską. Więc po prostu te płótna introligatorskie to było dla mnie odkrycie, bo robienie albumu weszło na zupełnie inny poziom. I też jakoś tak fajnie to się złożyło, że ja po prostu miałam przez chyba rok przerwę trochę w skrapowaniu. Robiłam coś tak bardzo okazjonalnie, nie śledziłam nic w internecie. Wynikało to po prostu z remontu. Remontowałam z byłym wtedy mieszkanie i po prostu... Bardzo się w to wszystko angażowałam, kasa szła w to i nie było za bardzo czasu na różne przyjemności. Do tego jeszcze doszły koty, dwa koty, pędzel i czarny, więc uwaga szła zupełnie w inne miejsce, w inne rozrywki, że tak powiem. Już niewiele to remont miał wspólnego z rozrywką. No ale wiecie, o co chodzi. Co innego było na głowie. No i tak
Przez rok wypadłam ze skrapowania, a właśnie się wprowadziliśmy na remontowane mieszkanie i ja wtedy sobie urządziłam pracownię wymarzony sposób, czyli kupiłam podróbę Kallaxa. Miał być oryginalny Kallax, ale wtedy też nie wiedziałam, z czym będzie się jadło kupienie podróby. Po prostu była dostępna w Castoramie. A teraz chcę ją wymienić na oryginalnego Kallaxa, no bo Kallax ma teraz fajne wkłady, które nie pasują do podróby, bo ona ma inny wymiar. Inne ma wymiary niestety od oryginalnego Kallaxa. I tak się muszę trochę pomęczyć po prostu z tą podróbą niestety. I jeszcze trochę na pewno się będę męczyć, ale w planach jest wymiana. Tylko w międzyczasie pojawił się nowy chłopak, nowe mieszkanie, słuchajcie, najpierw moje, teraz jego. I będziemy się po prostu teraz przeprowadzać z mojego na jego mieszkanie. To właściwie nasze wspólne, jak to powtarza. No i moje po prostu pójdzie pod wynajem, bo jest mniejsze. Pod wynajem. Pewnie na początku trochę posiedzi sobie, w sensie posiedzi, no poczeka sobie puste. Ja chciałabym je też z czasem wyremontować, to mieszkanie. Ale no mówię, jak dwoje ludzi może się skupić tylko na jednym mieszkaniu raczej. Więc znów jestem w tej samej sytuacji, kiedy po prostu na głowie jest drugi remont, ale tyle tutaj jest dobrze, że naprawdę mój obecny chłopak jest obecny przy tym, zajmuje się tym w dużej mierze. I ja nie jestem gdzieś tam angażowana, nie wiem, wkładanie gładzi na przykład. Nie powiem, że to oczywiście taka ręczna robota nie była pasjonująca, nie, nie, absolutnie. Ja rozumiem, że ktoś może czerpać niesamowitą satysfakcję składania gładzi. Ale chciałabym czuć, że wtedy to jest moje, tak? Mieszkanie, a niestety w związkach jest tak, jak jest. I na papierze ja nie jestem właścicielem mieszkania, więc odczuwam trochę taką mniejszą chęć do angażowania się. No i zobaczcie, skleiłam faktycznie źle. Brakuje mi jednego hinge'a. Gdzieś mi uciekło. W innym była. Inaczej to skleić. Albo coś źle policzyłam sobie. Więc zostanie tutaj dość mały arkusz niestety na jak to się nazywa? Na stronę. Więc nie za dobrze. Tutaj zostało nie tak właśnie dużo. Zobaczcie. Mogłam aż tak właśnie jednak dużo nie zostawić tego odstępu. Się powinnam była domyślić, że coś jest nie halo. Ale dobra. Lepiej zawsze zostawiać sobie więcej i później dociąć niż na odwrót. Bo teraz to będzie problem. Ale nie z takich trudnych sytuacji się wychodziło. Czy to w życiu, czy w skrapie. Słuchajcie. Poszło mi krzywo bigowanie chyba. Zobaczcie. Ajajaj. Tylko gdzie? Tutaj? Dobra, wyrównuję sobie. Zobaczmy.
Jest jakiś większy odstęp? Tutaj? Tego nie lubię, tego bigować na płótnie. To się da zniwelować, to że skrzydełko jest większe, to nie problem. Ważne, żeby odstępy były odpowiednie między poszczególnymi skrzydełkami. To wygląda jakby to skrzydło wyszło... Albo wiecie co jest? Nie. Nie jest aż tak duże. Ale coś jest nie tak. No coś jest mocno nie tak. Jeszcze udało się to puścić, rozerwać. Jakby było jakieś takie większe. Nie wiem dlaczego. Na szczęście to nie papier, więc zanim złapię, to można coś tutaj jeszcze pokombinować sobie trochę. No, tu mamy 4,5, 3. I tutaj coś poszło nie tak. Zobaczycie. Byłoby lepiej poczekać, aż wyschnie. Przed takimi poprawkami. Upsik. Tu mam odstęp, a tu mam... Najważniejsze to jest właśnie, żeby brzegi były dobrze wysmarowane, słuchajcie. Oczywiście coś tam zawsze da się poprawić później. Dołożyć tego kleju. Ale na to zwracam uwagę. A teraz się okaże, że zbigowałam tak samo. No jasne, dalej coś jest nie tak z rozmiarem tego. Dobrze. Dobrze, jeden chińczyk gotowy. No to przyklejamy na naszą okładkę. Akurat mamy ładny bordowy kolor. Pasuje sobie to tutaj. Dobra, muszę jeszcze dociąć przecież. I w miarę możliwości tutaj na trochę, na 20,5 centymetra. Okej, a gdzie tu była linia prosta? Tam gdzie było chyba dłuższy ten brzeg. No i właśnie, żeby to ładnie utrzymać w ładnej i prostej linii. W przypadku płótna 20. Dam 21 na razie i sobie później dotnę, jak się upewnię, że jest prosto. A jest równo. I tak, możemy sobie już jakby ten hidden hinge tutaj, ten gdzie będzie mocowanie strony, pociąć pod skos. Ale ja specjalnie sobie tutaj nie będę tego cięła w tym momencie. Nie wiem, że ledwo co widać oczywiście, gdzie będzie to mocowanie hidden hinge. Poczekam w ogóle, aż to sobie porządnie zaschnie, złapię. Pozakinam, tam gdzie są bigi. Okej. Jest trochę chyba większe po prostu to pikowanie, niż nareszcie stron coś się musiało omsknąć.
No na płótnie jest po prostu trudniej. Jest trudniej bigować, jest trudniej to sklejać. Papier jest po prostu łatwiejszy do obsługi. Przykleję sobie po prostu całość tutaj. Tak. Dobrze. No i łatwiej mi jest na tekturze. Sobie robię ślady klejem na tekturze. Paluchem. Musiałam potem paluch wytrzeć, zanim będę wszystko tutaj kleić, macać i tak dalej. Kleimy to. No i z pierwszej części to słuchajcie tyle. Nagadałam się trochę. Jakieś ciekawostki wam o sobie powiedziałam. Zwykle staram się nie być aż taka wylewna. Ale żeby wam umilić trochę czas, takie storytel, proszę bardzo, u mnie. Sorry za ten fotel. Jezu. Ledwo co nowy. Nowy to dlatego tak skrzypi. Jeszcze nigdy nie oliwiony ani nic. Okej. Okay. Na okładkę potem będę oczywiście kleić duży papier, czarny papier. Muszę sobie to wszystko przesunąć bardziej do siebie, słuchajcie, i mogę wam tutaj gdzieś wejść głową w kadr. Wybaczcie, jeśli tak będzie. Szczęście z płótnem jest też taka zaleta, że ten klej na płótnie, na tym nie łapie tak szybko jak na przykład papier. Więc możecie troszeczkę jeszcze sobie właśnie pomanewrować. Widzę, że nie minęła godzina nagrań. Wam to trochę tam jeszcze poucinam pewnie, pomontuję. Tam nie było gdzieś wszystkiego widać. Tak to robimy. No i wszystko, słuchajcie, wygładzamy sobie. Mocno tutaj montujemy. Sprawdzamy, czy mamy ładne, proste linie. Jeśli tak, to przecieramy. Wszystko tutaj ładnie nam się zwiąże. Klej. Ponieważ mogło to trochę dość sporo tego kleju, to trochę musimy oczywiście poczekać. Na szczęście ten mały fragment tutaj mi wystarczy. Zwykle staram się mieć troszeczkę więcej. Jest to takie trochę zabezpieczenie dla mnie, że wiecie, wszystko się tam będzie dobrze trzymać, im więcej tego dam, ale może być. No i musi być dla mnie teraz chwila przerwy, bo czuję, że nadgarstek mi niestety trochę doskwiera ostatnim czasy. To wszystko po prostu od wyrabiania tych ciast na pierogi, słuchajcie. To jest to. Okej. Okay. No i dobra. Tym się nie przejmuję, na to pójdzie jeszcze papier. Wszystko, co sprawdzam, to jak te strony się tutaj przesuwają, czy przewracają, te hidden hinge, czy wszystko się dobrze trzyma. Żeby mi się wszystko dobrze tutaj trzymało. Słuchajcie. O, nie? Wszystko musi ładnie przylegać. No to dziękuję za tą część i widzimy się w następnej.